Pomimo wakacji w dzisiejszym naszym programie element edukacyjny. Pojawią się kolory żółty, zielony, niebieski, a nawet brązowy. Będzie też poradnik, jak być dobrą żoną. O nowych pomysłach i worku pieniędzy dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku również w dzisiejszym naszym programie. I jak zawsze dobre kino, nasz tajemniczy pan lektor i bardzo dobra muzyka. Mirek Zawadzki, Wojtek Pachuta, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy! Radio Kultura ma głos. Żółty plastik, zielony szkło, tak. Niebieski. Papier. Niebieski papier. Aha, papier, dobrze. Opakowania z papieru. Jesteśmy przygotowani prosto z warsztatów z dziećmi i młodzieżą, która to młodzież i które to dzieci spędzają wakacje w Miejskim Domu Kultury. Są z nami pani Urszula Rylik, kierownik działu ochrony środowiska Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku oraz pani Anna Mazur, pracownik tegoż działu. Witamy serdecznie. Witamy. Dzień dobry, młodzież witamy. Młodzież nauczyła się tych wszystkich kolorów i postępowania. Tak, młodzież daje sobie radę z tymi kolorami. Mamy nadzieję, że wiedzą, jak prawidłowo segregować odpady i nie mają z tym problemu. Ja podglądałam troszeczkę pań zajęcia i to nie jest suchy wykład. Panie w praktyce wiele rzeczy pokazują i powiedzmy, co na tych warsztatach się działo. Mamy nadzieję, że te warsztaty są bardzo ciekawe, bo starannie się do nich przygotowujemy. Wczorajsze warsztaty dotyczyły doświadczeń fizykochemicznych i na tych doświadczeniach dzieci dowiedziały się, z jakimi substancjami innymi reaguje na przykład woda. Wykonaliśmy przepiękną, kolorową, szaloną pianę. Dzieci były bardzo zadowolone, ale dodatkowo w tych warsztatach używaliśmy ciekawych biologicznych pojęć, na przykład siły adhezji, które dotyczyły wzajemnego przyciągania różnego rodzaju cząstek. A jak jest to naszą świadomością? Rośnie? To znaczy, muszę tutaj podkreślić, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej już bardzo, bardzo dużo lat prowadzi edukację. To już jest przeszło 10 lat i widzimy to, co było kiedyś, a co jest teraz. Ta świadomość bardzo rośnie, zarówno wśród dzieci, jak i naszych mieszkańców. Widzimy to w zakresie gospodarki odpadami, że ta selektywna zbiórka odpadów jest, no są jeszcze pewne nieprawidłowości, ale jest już coraz lepsza. Także też dzisiaj widzieliśmy na warsztatach, co prawda to była dosyć taka grupa młodych uczestników, bo to jest tak do 12 lat, ale już wiedzą, co to są ścieki, jak powstają ścieki. Pierwszy raz dzisiaj dzieciaki miały do czynienia z mikroskopem, ale też nie bały się, wiedziały, jak już zrobić przy naszej pomocy preparat. Także ta świadomość widać, że rośnie. Z naszych obserwacji to wynika. Powiem w skrócie, PGK kojarzy nam się z poważną instytucją, gdzie same poważne sprawy, ścieki, woda i tak dalej, ogrzewanie. A panie pokazujecie szczególnie dzieciom i młodzieży, jak inaczej zabawowo można podejść do tego poważnego świata dorosłych. Tak, zgadzam się z tym, ponieważ no skąd właśnie pomysł na edukację w przedsiębiorstwie naszym? A mianowicie no nasze przedsiębiorstwo poprzez swoją działalność oddziałuje na wszystkie komponenty środowiska, bo to jest i woda, i ścieki, i także w gospodarce odpadami. Dlatego też chcemy pokazać mieszkańcom, że w swoim gospodarstwie domowym poprzez swoje proste działania mogą bardzo chronić to środowisko. Ponieważ my jako duża firma różne kosztowne inwestycje przeprowadzamy, ale poprzez też takie zasady wprowadzone w naszej firmie staramy się pokazywać naszym właśnie też pracownikom, jak to środowisko chronić, ale wychodzimy właśnie dalej na zewnątrz. Jesteśmy we wszystkich placówkach oświatowych, docieramy do przedszkoli, a nawet możemy pochwalić się, jesteśmy też zapraszani na wywiadówki, czyli spotkania z rodzicami w szkołach i nie tylko w Radomsku, ale też wychodzimy poza Radomsk. A to jest też tak, że czym skorupka za młodu i to jest tak, że to właśnie dzieci zaczynają nas, starsze pokolenie, edukować w pewnym momencie? Tak, ponieważ no, to pokolenie już na tyle zmieniło się, że widzimy, że rodzice bardzo rozmawiają z dziećmi, że biorą pod uwagę to, co dziecko przyniesie ze szkoły. Podczas tych takich naszych pogadanek rozdajemy ulotki tematyczne, więc później czy tata, czy mama, czy też dziadkowie korzystają z tego, ponieważ w
trakcie imprez plenerowych, kiedy robimy ekopikniki, podchodzą do nas nieraz babcia z dziadkiem i mówią, że wiedzą, jak segregować odpady, ponieważ z wnuczkiem przeprowadzono ciekawą rozmowę na ten temat. I jeszcze chciałam o to zapytać, bo chyba nauczyliśmy się segregować i każdy ten worek, prawie każdy, ale w domu ma, ale jakie są takie największe nasze grzechy w segregacji? Główną zasadą prawidłowej segregacji odpadów jest umieszczanie tych odpadów w odpowiednich pojemnikach czy workach. Ja może pokrótce przybliżę, jak ta prawidłowa segregacja wygląda i jaki odpad do jakiego worka czy pojemnika należy umieścić. Frakcja papierowa trafia do pojemnika lub worka koloru niebieskiego. Cóż tam powinno się znaleźć? A więc tektura, papier. We frakcji papierowej nie możemy absolutnie wrzucić papieru zatłuszczonego, brudnego czy też zanieczyszczonego. Zdarza się, i to jest naszą bolączką, że we frakcji papierowej odnajdujemy na przykład zużyte chusteczki higieniczne, pampersy czy właśnie zabrudzone pudełko po pizzy. Absolutnie takie zdarzenia nie mogą mieć miejsca. Tego rodzaju odpady, musimy to zapamiętać, wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Tak. Żółty worek. To mamy żółty. Kolor niebieski, teraz żółty. Do woreczka lub pojemnika koloru żółtego wrzucamy metale i odpady plastikowe. I cóż tam się powinno znaleźć? Butelki PET, zakrętki od tych butelek, pojemniczki po jogurcie, po śmietanie, po serku. Oczywiście nie mamy obowiązku tych pojemników myć. Również opakowania po chemii gospodarczej, takie jak na przykład szampon do mycia włosów, pojemnik po płynie do mycia naczyń. Do tego pojemnika, czyli do pojemnika koloru żółtego, absolutnie nie możemy wrzucić ani odpadów elektrycznych i elektronicznych, ani baterii, ani blistrów z lekarstwami. To nie ten pojemnik. Tego typu odpady mogą trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który dla mieszkańców miasta Radomska i gminy Radomsko znajduje się w Płoszowie na ulicy Jerzynowej 40. I został nam trzeci worek. Został nam trzeci worek, worek koloru zielonego, do którego umieszczamy opakowania szklane, czyli butelki, słoiki, karafki po perfumach, opakowania szklane po słoikach. Też nie mamy obowiązku tych opakowań myć. Ważne jest, żeby te opakowania wrzucać bez zakrętek. I co jest bolączką? Zdarza się, że do tego worka czy pojemnika, przypomnę koloru zielonego, trafiają na przykład kubki ceramiczne, lusterka, stłuczona szyba czy też szkło zbrojone. Absolutnie to nie jest miejsce tych odpadów. To również te odpady również powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. To są wszystko tylko już wiemy. Odpady opakowaniowe, także jeszcze podkreślę. Wszystko już wiemy, wszystko zapamiętaliśmy. Bardzo dziękujemy za lekcję zachowania w programie Kultura ma głos. Ja przypomnę, naszymi gośćmi były panie Urszula Rylik, kierownik działu ochrony środowiska PGK Radomsko oraz pani Anna Mazur, pracownik tego działu. Ja jeszcze tylko dopowiem, że wrócę do worka żółtego, gdzie wrzucamy między innymi butelki PET, a nakrętki ja już wrzucam do innego worka, przeznaczając ten worek na cele charytatywne. Tak. Ale chciałabym tutaj jeszcze... Dobrze robię? Bardzo dobrze. Ponieważ dziękuję u nas bardzo. W firmie jak też sam się nie pochwalisz, nikt tego nie uczyni. Zbiórkę. Także, ale tutaj, bo jeszcze mówiliśmy o trzech workach, ale przecież jeszcze mamy odpady bio, czyli worek brązowy i odpady zielone w sezonie, czyli to są te nasze worki koloru szarego. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i wszystkich zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, bo jeszcze przez kilka dni panie będą właśnie w naszej placówce prowadziły warsztaty, zajęcia, spotkania, edukację. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Hello everyone. How do I separate my trash? We explain the rules for waste separation. According to the new waste policy, you should sort into 5 containers. The color of the bins indicates the type of trash that must be disposed of. Blue for paper, green for glass, yellow for metals and plastics, brown to bio waste, excluding meat, animal fats and bones, black for mixed waste. A gray container can also be added for the green waste, for example, grass. Some municipalities also decide to separate white and colored grass.
Keep the planet in focus. Separate and when you don't know, just ask someone how to do it. Okay, thanks for today. Have a good day, everyone. See you soon. Materiał został przygotowany przez Profe Studio. Do usłyszenia się z Państwem wkrótce. Program Kultura ma głos. Właściwie powinienem powiedzieć teraz Hello Irlandia. Z nami Kasia Forest, prosto z Dublina. Dzień dobry, witam. Ale kiedyś z Radomska. Tak, cały czas. Cały czas. I Kasia Kępa, Radomsko City. Tak. A rozmawiać będziemy o biurze podróży wewnętrznej. No, tajemnicza nazwa. Tajemnicza, tak. Nawet bym powiedziała wymagająca myślenia, bo trzeba, tak powiem, zastanowić się, bo dla każdego podróż wewnętrzna jest czymś innym. No i żeby, tak, żeby to sprowadzić trochę właśnie z takiego abstrakcyjnego wymiaru na ziemię, to powiem, że jest to Agencja Promocji i Kultury, która powstała w Radomsku w 2004-2003 roku. Tak, zaczęłyśmy tak. Nasze działania, organizowałyśmy tutaj warsztaty malowania na szkle, potem w Bełchatowie warsztaty tańca, pracy z ciałem. No i tak to się zaczęło. Potem moja podróż przeniosła się dalej z podróży wewnętrznej, przeistoczyła się w podróż w świat. Wylądowałam w Dublinie i tak zaczęłam kontynuować tą swoją podróż do środka i na zewnątrz. I w związku z tym, że zaczęłam pracować w radiu, najpierw w polskim radiu PLK FM, a potem w Dublin City FM, to Biuro Podróży Wewnętrznej stało się programem radiowym. No i od tego programu radiowego, znowu kolejny etap, to były działania pod tytułem Ladies Night Club, który obecnie też działa w Radomsku i prowadzi go Kasia. I tak, prowadzi tak, Kasia, tak. Ale powróćmy jeszcze do początku, bo ja pamiętam malowanie na szkle, mam nawet kilka prac tak. U siebie w domu. Pamiętam wystawy, które były w takim kultowym pubie Noworadomsk. Tak, pub Noworadomsk. Ostatnio w Lesie również było spotkanie i to wszystko w ramach Biura Podróży Wewnętrznej. Tak, ratu u nas, w Radomsku, tak? Tak, dokładnie. Tak. Bo to się tak dzieje, że tak powiem spontanicznie rzeczy się wydarzają. Ja dzwonię do Kasi i mówię, Kasia, słuchaj, przylatuję do Radomska, robimy imprezę. No i robimy imprezę i to tak właśnie się dzieje. Kogo wy chcecie zabrać ze sobą w tę podróż? Myślę, że wszystkie wspaniałe kobiety, które mieszkają w naszym mieście i potrzebują też takiego samorozwoju, takie kobiety jak my. Czyli już czuję się odrzucony, bo pada wszystkie kobiety, a mężczyźni tak. Też znajdą w Biurze Podróży Wewnętrznej tak, miejsce dla miejsce. Siebie? Znajdą, dlatego że w ramach tego biura organizujemy też biznesową kawę dla ludzi, którzy chcą działać właśnie biznesowo, rozwijać się na poziomie finansowym, ale również na przykład przyistoczyć pasję w pracę. I co chyba ważne, bo mówimy o Radomsku, Polsce, Irlandii, Biuro Podróży Wewnętrznej to są podróże, dla które nie mają granic. No w dzisiejszym świecie, powiedzmy sobie tak, te granice się tak zamazały, że na przykład ja słucham radia Kultura ma głos w Dublinie, w Irlandii, w związku z tym, że pozdrawiamy tak powiem, serdecznie wszystkich tak, słuchaczy z Irlandii. Tak, więc słuchajcie, jakie granice, o jakich granicach my mówimy? Koronawirus też tutaj akurat w tej przestrzeni chyba nie przeszkadza. A nie przenosi się wirtualnie na szczęście. Dobrze, ale powiedzmy konkretnie, co chcecie robić w Radomsku? Tak, więc zaczynamy od projektu warsztatów. Chcemy zrobić warsztaty tantry w Radomsku. I to będzie oczywiście oferta dla kobiet i myślimy o tym bardzo poważnie, że tak powiem, szczegóły pojawią się na naszej stronie biuropodróżywewnętrznej.com, także jak chcecie zajrzeć tam i zobaczyć, o co chodzi, to zapraszamy. A jeżeli chodzi o kolejne projekty, to właśnie myślimy o tym, żeby na przykład zrobić warsztat makramę dla kobiet albo zaprosić stylistkę mody, żeby nas ubrała fajnie, żeby się fajnie latem poczuć, plus właśnie te spotkania kawa biznesowa, na które zapraszamy wszystkich radomszczan, którzy chcą się dowiedzieć więcej o biznesie. Na przykład będą ludzie, którzy na co dzień doradzają, jak w czasie pandemii przekształcić biznes w świetnie prężnie działający biznes. Czy w Radomsku macie swoją siedzibę? Jak można was znaleźć i gdzie? Właśnie na tą chwilę mamy adres prywatny. Jest to mieszkanie Kasi. Właśnie tak. Tydzień temu miałyśmy spotkanie Ladies Night Summer Party, gdzie spotkały się właśnie kobiety, rozmawiałyśmy o zdrowiu i o urodzie. I na tą chwilę, że tak powiem, szukamy siedziby, także mamy nadzieję, że może ktoś nas przygarnie. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to tylko dla kobiet. Ja jeszcze Kasię zapytam, bo ty jesteś na miejscu i powiedz mi, jaki jest odzew? No bo już troszeczkę o was słychać w Radomsku. Czy kilka spotkań było, prawda? Jaki jest odzew? Kto do ciebie dociera? Tak, w Radomsku jest bardzo dużo ciekawych kobiet, które mają ochotę na współpracę
spotykamy się w różnych miejscach. No na tą chwilę, no to wiadomo, są to spotkania prywatne, ale prężnie działamy. Bardzo nam jest też przyjazna restauracja Las, w której odbyło się też dużo różnych fajnych takich spotkań dla kobiet. Odbyły się wystawy, odbyły się różne takie ciekawe projekty, jak na przykład projekt Metamorfos, w których też uczestniczyłyśmy. No miałem też zaszczyt i przyjemność uczestniczyć. Tak, prowadzić projekt Metamorfos. No, niesamowity projekt, powiem szczerze, naprawdę. Tak. I dużo fajnych wystaw, warsztaty ceramiczne, które też mamy na naszym koncie. Myślę, że... No, ale to jest chyba też tak, że nie jesteśmy jakąś bezludną wyspą, że chyba też w innych częściach świata Polski takie rzeczy się dzieją. Tak, tak. Ale chcemy siedzibę zrobić tutaj w naszym wyjątkowym mieście, które widzimy, że się dość prężnie rozwija. Na to liczymy, że... No, że kobiety wyjdą ze swoich domów i będziemy razem coś fajnego tworzyć. Właśnie ja zauważyłam, bo jak reklamowałyśmy ten ostatni event, czyli Ladies Night Summer Party, to było bardzo ciekawe, że kobiety z całej Polski zaczęły pisać, że one chcą przyjechać do Radomska, tak. Więc ja zaczęłam mówić, że wszystkie drogi prowadzą do Radomska, więc jakby to też jest fajnie, bo możemy promować miasto przez to, bo naprawdę ja mogę powiedzieć, że nie bywam często w Radomsku, prawda, od 12 lat mieszkam w Irlandii, jak tutaj przyjeżdżam, to za każdym razem się zachwycam, że Radomsko tak pięknie wygląda, że ulice wyglądają naprawdę europejsko. Zmienia się nasze miasto. Tak, że mamy taką... Pięknieje. Że ja mogę iść na kawę do naprawdę super miejsca. Uwielbiam Las, gdzie naprawdę czuję się, jakbym była w Krakowie. Także ja myślę sobie, że super możemy tutaj wykorzystać potencjał Radomska i naprawdę też pokazać Polsce, czy tam Europie, jak fajnie się nam tu żyje, tak? Ja przypomnę, nazwa projektu Biuro Podróży Wewnętrznej i myślę, że musimy zapamiętać nazwę, powinniśmy zapamiętać nazwę, a po rozmowie, którą za chwilę sobie przeprowadzimy już poza anteną, tak. To myślę, że te wszystkie drogi będą prowadziły do Radomska i do magicznego miejsca o nazwie Miejski Dom Kultury w Radomsku. Ale korzystając z okazji, ponieważ mamy Kasię Forest z Dublina w Radomsku, no to nie może być inaczej, chociaż słów kilka o tym, jak się teraz tam żyje, jak się tam teraz mieszka, pracuje, jak wygląda świat w Irlandii. No ja w Dublinie się bardzo dobrze czuję. Może jak nie myślę o pogodzie, kiedy pierwsze lato zaliczyłam, to przez 120 dni cały czas padał deszcz i to było dla mnie naprawdę duże wyzwanie. W związku z tym w takiej sytuacji, jak się jest, że tak powiem czasami no, pogoda nie zachęca, żeby wyjść na zewnątrz, no to mam te swoje podróże wewnętrzne. Jestem buddystką, medytuję, mam grupę buddyjską, która mnie tak właśnie wspiera, bo mogę fajnie spędzić w fajnym gronie czas, medytować, jeżdżę dużo na kursy buddyjskie, także właściwie moja baza jest w Dublinie, ale ja bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo krajów zobaczyłam. Także Dublin jest dla mnie takim miejscem możliwości. Ja bardzo dużo skorzystałam z tego, że właśnie Irlandczycy też taką fajną, domową, przyjazną atmosferę mają na tej wyspie, że my się tam naprawdę lubimy, że Irlandczycy są zachwyceni też Polonią, a szczególnie kobietami. Zawsze za każdym razem dostajemy mnóstwo komplementów, jak właśnie organizujemy jakąś imprezę i potem pokazujemy zdjęcia, to mówimy, że to jest the hottest event in Dublin, bo po prostu mamy takie piękne kobiety, które przychodzą super ubrane, bo kobiety polskie naprawdę mają świetny gust. I jeszcze do tego, ponieważ mamy te spotkania regularnie w Dublinie, więc to jest bardzo fajna integracja Polonii. O tym właśnie chciałam powiedzieć, bo w Dublinie niestety nie mamy domu kultury żadnego. Ha. Stricte. Mamy coś takiego, jak się nazywa Dom Polski. Może filię. No, tak. Potworzymy. Zaczniemy od programu, no dobrze, ale kto mamy wie? Mamy już wiele wspólnych tematów. Wiem, że mogłabyś tak opowiadać bez końca. Ja jestem radiowcem. Widać, że jest tam pięknie. Radiowiec ja jest do klubu jeszcze podróżnika. Może jeszcze do klubu podróżnika. To na pewno zaprosimy do klubu podróżnika, a teraz powracamy do Radomska, gdzie zawsze wraca się z wielką przyjemnością, radością, bo tak. To przecież lata szkolne. I jak często wracasz do Radomska? Powiem tak, że na tą chwilę to jest bardzo wyjątkowe, że się znalazłam w Radomsku, ponieważ jak już wyjeżdżałam, to miałam sugestię, żeby odwołać ten lot. Także w ogóle bardzo się cieszę. Moi znajomi po prostu pukali się w czoło. Kasia, gdzie ty jedziesz? Zarazisz się COVID-em. Tak? I ja, że tak powiem, no, na tą chwilę mam taki plan, żeby przyjechać znowu we wrześniu. Zwykle jestem co roku, staram się być przynajmniej 2-3 razy w roku, ponieważ mam małych bratanków, którzy są dla mnie ważni i przyjeżdżam tutaj, żeby się spotkać z rodziną, żeby spotkać się z przyjaciółmi. No i żeby też zadbać o ten projekt właśnie Ladies Night i Biuro Podróży Wewnętrznej, bo gdzieś ten pomysł gdzieś cały czas jakby był kiełkował. Ja jakby to troszeczkę tak podlewałam swoimi pomysłami. No i właśnie to, że tak powiem, teraz mam nadzieję, że wybuchnie we wrześniu, bo chcemy taką imprezę, taką naprawdę z wielką pompą zorganizować we wrześniu.
Trzymamy za słowo, że we wrześniu wybuchnie nie epidemia, tylko Biuro Podróży Wewnętrznej w Radomsku. Gościliśmy z wielką przyjemnością w naszym skromnym studiu w Radomsku Kasię Forest z Dublina i Kasię Kempę, dobrze znaną artystkę w Radomsku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy i miłego lata. Jest nam bardzo miło, dziękujemy. Czy świeci słońce, czy pada deszcz, zapraszamy do korzystania z bogatej, bezpiecznej, podkreślam słowo bezpiecznej, oferty kulturalnej naszej placówki. Przy mikrofonie jest z nami pani Magda Blada, promocja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Będziemy chwalić się nowym projektem. Dzień dobry, witam państwa. Dostaliśmy pieniądze. Dostaliśmy pieniążki pozyskane z Łódzkiego Domu Kultury na warsztaty edukacyjno-artystyczne pod tytułem Śladami Stacha Zwarty 3D. Wspomnę, że Stach Zwarty to inaczej Stanisław Szukalski, artysta, który zrobił karierę za oceanem, a chodził do gimnazjum imieniem Fabianiego w Radomsku. Jego postać zainspirowała nas do stworzenia, do realizacji warsztatów artystycznych, nawiązujących do legend regionu radomszczańskiego, mitologii słowiańskiej. I tak, warsztaty będą trwały 5 dni, od poniedziałku do piątku, rozpoczynają się 10 sierpnia. Grupa dzieci w wieku 10-13 lat będzie odkrywać lokalne legendy, popularne słowiańskie podania, pozna podstawy mitologii, a potem, inspirując się twórczością Stanisława Szukalskiego, będą wykonywać różnego rodzaju rzeźby z drewnianych tworów odnalezionych przez nich samodzielnie w lesie, bo warsztaty rozpoczną się od zajęć plenerowych w miejscowości Szczepocice. Ja jeszcze dopytam, bo mówisz my, ale tak naprawdę głównym trzonem tych warsztatów są dwie nasze fantastyczne instruktorki. To jest pani Joanna Sroczyńska i Karolina Mysłek, które gościły w naszym studiu jakiś czas temu. I to jest jakby ich pomysł na to, żeby z dziećmi takie właśnie zajęcia poprowadzić. Dokładnie. Beneficjentem projektu Śladami Stacha Zwarty 3D jest pani Joanna Sroczyńska. Wspólnie z Karoliną Mysłek będą prowadzić te warsztaty, warsztaty praktyczne. Wspierać teorią będzie je pani Marta Margoła, a wszystko będzie się działo pod opieką Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Gorąco i serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat. Zapisy trwają do 5 sierpnia. Prosimy zgłaszać się do nas, do bezpiecznej, kulturalnej placówki tak. W Radomsku. Dodam jeszcze dla rodziców, żeby byli po prostu spokojni, bo zajęcia będą odbywać się przy ulicach ochronnych i dzieci będą miały dostęp do środków dezynfekujących. A jeszcze wspomnę, że zadanie realizowane jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, a regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura w województwie łódzkim jest Łódzki Dom Kultury. Podkreślamy słowo bezpieczne wakacje, bezpieczne miejsce, bo mamy sygnały, że są osoby, które jeszcze boją się do nas przyjść, stąd nacisk na słowo bezpiecznie. Zapraszam do naszej placówki, a naszym gościem była pani Magda Blada, promocja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Wakacje w pełni, ale na wydarzenia w najbliższe dni, które odbywać się będą w różnych placówkach w Radomsku, zaproszą państwa nasi młodzi przyjaciele, uczestnicy warsztatów dziennikarskich. Drodzy słuchacze, dziś przy mikrofonach Jakub Rusajczyk i Nikola Bus. Dziś nurtuje nas pewne pytanie. Jak spędzić wolny czas przez najbliższy tydzień? Mamy dla Was wiele ciekawych propozycji, które każdemu z Was przypadną do gustu. Dla osób, które lubią spędzać czas aktywnie, proponujemy wakacje z Mosirem. Zajęcia odbędą się w godzinach od 11 do 14. Zajęcia rozpoczną się zbiórką uczestników zajęć na boisku przy Orliku, przy ulicy Rolnej 65. W harmonogramie zajęć przewidywane są m.in. gry, zabawy oraz spacer na basen i korty tenisowe. Na uczestników przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Jako następną propozycję polecamy Wam wakacje w Miejskim Domu Kultury. W dniach 23-24 lipca na sali tanecznej, które odbędą się w godzinach od 12 do 14. Wtedy proponujemy Wam warsztaty plastyczne pod tytułem Wakacje z potworem. Zajęcia te są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Również dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat
W dniach od 27 do 31 lipca odbędą się warsztaty rekreacyjno-filmowe w godzinach od 12 do 14. A na koniec proponujemy lato w mieście organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku. W dniu 24 lipca w godzinach od 10 do 11 odbędą się warsztaty dla dzieci, które polegają na kodowaniu w programie Scratch. Dzieci, które interesują się technologią, serdecznie zapraszamy. Przedstawiliśmy Wam wiele atrakcyjnych propozycji spędzania czasu wolnego przez najbliższy tydzień. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś idealnego dla siebie. Życzymy udanych wakacji. Przede mną Sebastian Pierzchalski, człowiek wielu talentów, jak już nieraz Państwu przedstawialiśmy Sebastiana, ale za chwileczkę, za momencik warsztaty, które poprowadzisz, co to będzie? Tak, to będą moje wakacje z MDEC, czyli jak rozwinąć tę nazwę, to jest moje wakacje z Miejskim Domem Kultury w Radomsku. I będziemy bawić się zarówno fotografią, jak i filmowaniem oraz przy okazji sportem. Do kogo adresowane są te zajęcia? Do dzieci, do młodzieży, do osób w jakim wieku? Do dzieci i do młodzieży. Ta grupa jest od 7 do 15 lat. Mam nadzieję, że będzie to grupa takich fascynatów zarówno tej strony artystycznej, czyli fotografii i filmu, jak i fascynatów sportu. Ale to jest też rekreacji. To jest też tak, że ty chyba nie narzucasz tak bardzo, czym te zajęcia się skończą, że wspólnie chyba będziecie tworzyli scenariusz, wspólnie będziecie pracowali nad tym, jak te warsztaty będą wyglądały. Czy możemy coś zdradzić już konkretnie, czy po prostu na pierwszych zajęciach zobaczysz, kto przyszedł, z kim pracujesz i co w takiej grupie może powstać? Tak jak mówisz, scenariusz pewnie napiszą same dzieci i pewnie zależy od grupy, kto się pojawi i jakie to będą osoby. Natomiast ja planuję osobiście, żebyśmy nagrywali takie nagrania z użyciu kamerki sportowej, czyli dzieciaki będą mieć tę kamerę na swojej głowie i będziemy nagrywać, jak można spędzić wakacje w Radomsku. A ja też mogę przyjść tak sobie z tą oczywiście, kamerką. Oczywiście, zapraszam Ciebie serdecznie. Tylko, że wiesz, do 15 lat. Dziękuję, Sebastian. Ale jak już przy kamerce jesteśmy, to my rozmawiamy, ale w tle leci filmik, gdzie nakręciłeś efekt pracy, który już można oglądać u nas, czyli warsztaty Karoliny Mysłek i piękne biedronki, motyle, które rozświetlają nasze korytarze. Ale wracamy do rozmowy i kogo zapraszamy i kiedy, jeszcze raz powtórzmy. Zapraszamy wszystkie dzieciaki i młodzież. To jest od 7 do 15 roku życia. Zajęcia będą się odbywać w Miejskim Domu Kultury od 27 do 31 lipca. I zapraszam serdecznie, to są godziny od 12 do 14. No i w planach jest plener, sala taneczna. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Ja tylko dodam, że warsztaty z Sebastianem to zawsze niepowtarzalna przygoda i naprawdę bardzo Państwu te zajęcia polecamy. Zapraszam serdecznie. Najczęściej używanym słowem w dzisiejszym naszym programie jest bezpieczny. No to kontynuujmy. Zapraszamy do bezpiecznego kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, a oczywiście zaprasza Marta Renik. Tak, zapraszamy. U nas jest tylko i wyłącznie bezpiecznie. Jesteśmy strefą wolną od wszelkich zagrożeń. A ja się bardzo cieszę, bo już od jutra kolejna premiera w naszym kinie i tym razem komedia francuska Jak być dobrą żoną. Dlaczego komedia? Dlaczego komedia? No myślę, że zestawienie słowa dobra żona można traktować różnie, zależy z której strony. Pani Marto, proponuję nie rozwijać tego tematu. Słów kilka o tym filmie. Słów kilka o filmie. Poznamy Paulette, graną przez Juliette Binoche, która wraz z mężem prowadzi prywatną szkołę dla dziewcząt. I tam nastolatki uczą się właśnie bycia perfekcyjną panią domu. I proszę Państwa, tutaj do tej roli idealnych kucharek, gospodyń i mężowskich towarzyszek się przygotowują. Uczą się tam, uwaga, wycierania kurzu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, prasowania bez zagnieceń i stawiania podrzew swoich mężów na pierwszym miejscu. Myślę, że tutaj właśnie bardzo dobrze pasuje słowo komedia. No właśnie, to faktycznie musi być ja komedia. Ja chyba pójdę sobie obejrzeć ten film, ale jako bardzo dobra żona zapytam, co tu
na twojej karteczce robi słowo urwis. Tak, urwis nauczy nas, że prawdziwy przyjaciel wart jest więcej niż cała kiełbasa świata, bo zagości na bajkowych porankach filmowych i będziemy go mogli oglądać od 26 do 31 lipca. A w sierpniu u nas bardzo kobiece kino na DKF-ach. Oczywiście 6 sierpnia będziemy mieć Portret kobiety w ogniu. Portret kobiety w ogniu, a 20 sierpnia Wysoką dziewczynę, także bardzo dobre kino. Tak, ja też bardzo polecam i bardzo Państwa zapraszam. Ale czuję się zdominowany. No, dwie bardzo dobre żony, pani Anito, pozdrawiamy. Tak, tak, bardzo serdecznie. I zapraszamy do kina Pasja. A jaki fragment filmu dzisiaj zobaczymy za moment? Zobaczymy właśnie to, jak być dobrą żoną. Bardzo proszę, polecamy. Mademoiselle, mademoiselle, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur. Arrête! Robert! Robert! Il est tout! T'appelles-lui dans le dos! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça? C'est des lettres d'huissier. Je peux entrer? Nous sommes ruinés. Passez la seconde! Oh, la seconde! Oh. Femme au volant, gare au tournant! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Je les ai près d'un laurier, elle garde. Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte, à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Non! Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées. Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Les mains en l'air, on se tire! Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Si ça peut te rassurer, sache que je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Zay, 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 zay. Zay, 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 zay. Koniecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, tym bardziej, że na ekranie film Panowie, a przede wszystkim Panie, jak być dobrą żoną. A muzycznie dziś najnowsza piosenka zespołu Over Project pod tytułem Most, a my słyszymy się jak zawsze w czwartek o 18. Do usłyszenia. Wiosna, rzeka płynie tak jak czas. Wielu ludzi już odeszło, wielu nie pamięta nas. Wiele rzeczy się zmieniło, wiele rzeczy zmienia nas. Wiele planów, wiele marzeń przed oczami rozwiał wiatr. Nie pamiętam tamtych czasów, nie pamiętam tamtych dni. Kiedy żyło się bez troski, kiedy nikt nie mówił mi. Jak mam myśleć, co mam robić, jakim mam człowiekiem być. Muszę znaleźć własny azyl, by nie zwariować, nie. Stoję
miejscu płynie rzeka, szumi las. Miliony problemów z tyłu głowy ciągle mam. Właśnie będąc tutaj tak spokojnie patrzę w dal. Uwalniają się myśli, z nich oczyszczam się i ja. Dyski trzeszczą, mrozi się magiczny kurz. Właśnie teraz rozumiem wiele rzeczy już. To jest moje miejsce, to jest właśnie mój świat. Tutaj chciałbym pozostać już na zawsze tak. Już na zawsze tak. Na tym moście wiele wydarzyło się. Zatrzymaj się, przeżyj to jeszcze raz. Wokół tyle rzeczy, tyle głupich spraw. Czy naprawdę warto tak zabijać się? Na tym moście wiele wydarzyło się.